Kolejny screencast zaprezentuje Tobie, w jaki sposób debugować aplikację. Przede wszystkim pozwoli Ci na wykrywanie nieprawidłowości oraz tak naprawdę na kontrolowanie wartości poszczególnych zmiennych. Kolejnym aspektem będzie ustawianie breakpointów oraz pokażę Ci, w jaki sposób uruchomić tryb debugerski, w jaki sposób określić port na słuchu. Serdecznie zapraszam. W trakcie tworzenia aplikacji ogromną ilość czasu programista poświęca na debugowaniu, czyli wykrywaniu nieprawidłowości w programie, błędów, kontrolowaniu jej. Aby można było korzystać z trybu debugowania w Development Mode, należy uruchomić ten tryb ze specjalną flagą. Plugin GWT Maven pozwala na uruchomienie konsoli z odpowiednią flagą. W związku z tym zamknijmy konsolę, która jest obecnie otwarta. I odnieśmy się do dokumentacji. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to GWT Debug. Pozwala on na uruchomienie Development Mode z nasłuchującym debugerem. Zamykajmy zakładki. Przejdźmy do NetBeansa i dodajmy kolejną pozycję. GWT Debug. Pomijmy testy i zapiszmy to pod pozycją GWT Run. Debug, przepraszam. OK. W tym momencie wykonywane jest polecenie przez Mavena, który zatrzymał proces uruchamiania konsoli i prosi on nas o uruchomienie debugera nasłuchującego na porcie 8000. Aby uruchomić debugera na konkretnym porcie, należy przejść do Debug, Attach Debugger, wybrać port 8000 i kliknąć OK. Zostanie uruchomiona perspektywa pozwalająca na śledzenie aplikacji w trybie Debug. Natomiast po wykryciu portu zostanie wznowione uruchomienie konsoli. Uruchommy aplikację. I załóżmy, że chcemy skontrolować to, co przychodzi z serwera. Przejdźmy do NetBeansa. I odnajdźmy sekcję, która odpowiedzialna jest za otrzymywanie komunikatów z serwera. Do komunikacji pomiędzy klientem a serwerem wykorzystuje się specjalne konstrukcje. W tym przypadku są to serwisy RPC, które wywołania asynchroniczne, które są zwracane z serwera, przekazują do funkcji zwrotnej po otrzymaniu komunikatu, po poprawnym otrzymaniu komunikatu uruchomiona jest metoda onSuccess z treścią komunikatu, którą obsługujemy. W przypadku tej aplikacji jest to dodanie odpowiedzi do konkretnego labela. Oznacza to, że w tym momencie
będziemy chcieli zdiagnozować, co przychodzi z tego serwera. Dodamy w tym przypadku breakpointa. Jeżeli podczas uruchamiania aplikacji kursor stanie na 136 linijce, wstrzyma całą aplikację. Będziemy mogli prześledzić zmienne. Uruchommy przesyłanie. Jak widać, nie pojawiło się okienko z informacją o tym, że przyszła jakaś wiadomość. Natomiast NetBeans informuje nas o tym, że aplikacja zatrzymała się na 136 linijce i w tym momencie mamy możliwość podglądu zmiennych, jakie są dostępne w bieżącym kontekście. Jest to zmienna na przykład result i this. Możemy sobie podglądać wartości zmiennych tutaj z tej zakładki. Możemy podglądać zmienne najeżdżając na nie. I możemy również kontynuować pracę, pozwolić na kontynuowanie uruchamiania polecenia. Akurat nasz przypadek jest dosyć specyficzny, ponieważ obecnie kursor znajduje się we wnętrzu anonimowej klasy. Dlatego w kontekście posiadamy dostęp bezpośredni jedynie do zmiennej result, natomiast pośrednio poprzez this mamy możliwy dostęp do zmiennych finalnych. Aby pozwolić aplikacji, żeby się dalej uruchamiała, żeby kontynuowała swoją pracę, klikamy play i w tym momencie pozwolimy na dotarcie komunikatu zwrotnego z serwera do klienta. Aby zakończyć pracę z trybem development mode, należy zamknąć konsolę. W kolejnym screencaście dowiesz się, jak stworzyć nowy projekt, zupełnie czysty, bez żadnych elementów typu Hello World. Przede wszystkim pierwszy element to plik WebXML, z którego należy wyrzucić wszystkie serwlety oraz pozostawić jedynie tak naprawdę welcome file. Następnym elementem jest strona sterująca, którą będziesz miał jako main module HTML, w której należy pozostawić jedynie całą sekcję head z elementem script. Po wyedytowaniu tego pliku przechodzimy do deskryptora modułów, w którym należy pozostawić jedynie dziedziczenie, wykorzystanie modułu user, entry point oraz definicję pakietów client i shared. W podobny sposób wyedytujemy następnie deskryptor modułu testowego oraz pozostawimy zupełnie czystym
punkt wejścia, main moduł Java. W samym pliku konfiguracyjnym pom.xml należy przede wszystkim ustalić nową nazwę aplikacji z GWT Maven Archetype na RSS Reader, skasować niektóre cele, takie jak test, testowanie, tworzenie nowych wersji językowych oraz tworzenie wersji asynchronicznych dla komunikacji. Również skasujemy tworzenie wersji językowych oraz message'y i pokażę jeszcze Tobie, w jaki sposób wykorzystać Java w wersji 1.6 zamiast 1.5, jak ma to miejsce w sposób standardowy. Zapraszam na screencast. W tej części przygotujemy projekt pod nową aplikację. Domyślnie stworzony projekt z artefaktu zawiera elementy, które mają na celu jedynie zademonstrować działanie GWT, natomiast do dalszej pracy nie będziemy ich potrzebowali. W związku z tym musimy wykonać porządki. Potrzebujemy skasować niepotrzebne elementy. Pozostawiamy jedynie z plików klasy punkt wejścia main modułu. Kasujemy wszystko, co jest w testach. Kasujemy również moduł cały testowy, którego na razie nie będziemy wykorzystywać. Modyfikujemy punkt wejścia poprzez skasowanie całej jego zawartości. I pozbyciu się wszystkich importów. Pozostawiamy jedynie pustą metodę onModuleAdd. Następnie na stronie sterującej zostawić tylko niezbędne elementy. Pokażę, co można skasować. Cała sekcja body nie musi być wykorzystywana przez GWT. Najważniejszym elementem jest skrypt ładujący aplikację, który uruchamia punkt wejścia. Jak dodatkowo można nadać nazwę stronie sterującej. Kolejną rzeczą, jaką należy zmodyfikować, jest WebXML, czyli deskryptor wdrożenia. Informuje on m.in. serwer o servletach, jakie mają zostać użyte przez naszą aplikację. Kasujemy rejestrację servletu oraz jego mapowanie. Następną część, jaką musimy zmodyfikować, to deskryptor modułu GWT. Pozostawię również wszystko to, co jest jedyne potrzebne, łącznie z komentarzami niezbędnymi elementami do tego, żeby aplikacja GWT działała, jest
informacja o wykorzystywanym module GWT, o punkcie wejścia, o klasie punktu wejścia danego modułu oraz o pakietach, które mają być skompilowane przez kompilator GWT do postaci JavaScriptu. W tym przypadku część kliencką będą stanowiły klasy, które znajdą się w pakiecie Client i Share. Ostatnią rzecz, jaką musimy zmodyfikować, to główny plik konfiguracyjny. Definiuje on m.in. wyświetlaną nazwę projektu, którą sobie możemy zmienić. Po zapisie zmieni się automatycznie jego nazwa. Należy również usunąć cele, które są wykonywane podczas tworzenia aplikacji w procesie kompilacji. Test, tworzenie plików internacjonalizujących oraz pliki tworzące interfejs asynchroniczny. Kolejną rzecz, jaką należy usunąć, to jest plik wskazujący pliki do internacjonalizacji. I ostatnia rzecz, jaką modyfikujemy, to jest wersja Java, którą wykorzystujemy w naszym projekcie. Po zapisie możemy nasz projekt uruchomić. Zarówno produkcyjnie, jak i przez development mode. Możemy odpalić przeglądarkę, w której nic się nie pojawia. Żeby przetestować, czy wszystko funkcjonuje jak należy, otworzymy moduł punkt wejścia, wypiszemy kod. Root panel jest odpowiednikiem sekcji body. Pobierając za pomocą metody specjalny obiekt, uzyskujemy dostęp do tej sekcji. Na tej sekcji możemy wykonać jedną z wielu metod. W naszym przypadku chcemy dodać do niej obiekt. Załóżmy, że będzie to etykieta, która będzie się nazywała oryginalnie. Przejdźmy do naszej aplikacji, odświeżmy. Rzeczywiście działa.